Witam wszystkich, tu Gamers Den i jak widzicie dzisiaj Gwent, albo po polsku Gwint. Mam włączoną angielską wersję, za co ogólnie no sorry dla wszystkich, którzy nie znają angielskiego, ale no zaczynając grać w Gwenta i już od bety otwartej mam angielską wersję z racji tego, że wszystkie eventy, wydarzenia, turnieje i tak dalej są rozgrywane po angielsku, dlatego czasami nazwy kart, które są po polsku, trochę inaczej brzmiące może w ten sposób, są dla mnie mylące bardzo, jeśli potem oglądam te same karty i nie wiem do końca, o co chodzi, muszę kojarzyć bardziej po obrazkach niż po nazwach. No nieważne, w każdym bądź razie no wolę angielską wersję, jeśli macie z tym jakiś duży problem czy coś, to dajcie znać w komentarzach, zmienię na polską, nie ma problemu. Ale póki co gramy w polską wersję, a gramy w Gwenta dzisiaj dlatego, że niedawno doszedł nowy update, jakiś tydzień temu, w którym w tym sezonie nowym pojawiło się no dużo kart, które pozmieniali, zwłaszcza dla Królestw Północy. Z założenia tego, co mówili na kanale swoim, ma to wyglądać w ten sposób, że stwory, źle mówię, bo to już z przyzwyczajenia z Magica z kolei, jednostki, które wystawiacie, będą zadawały mniej obrażeń, a jeszcze dodatkowo do tego będą miały większą siłę. Chcą to zrobić w ten sposób, żeby nie było już takich mocnych control decków, jak były przedtem, w których mogłeś nie dość, że wystawić swoją jednostkę, to ona jeszcze zadawała na tyle dużo obrażeń wrogowi, że go po prostu usuwało z gry. Teraz do usuwania takiego typowego z gry będą przede wszystkim służyły karty specjalne. One będą miały zadawanie dużej ilości obrażeń, ale jak wiadomo, karta specjalna likwiduje wroga, ale nie wstawia do gry jednostki dla ciebie, więc jest to już troszkę inna mechanika i inaczej się tym będzie grało. Tak mają zamiar zrobić ze wszystkimi kartami. Na razie Królestwa Północy, no tam dodali jeszcze słowa kluczowe, dodali karty, które się nazywają Warfare po angielsku, czyli działania wojenne chyba po polsku, czy coś takiego. Więc jest też jakaś osobna mechanika na maszyny na to. Na razie Królestwami Północy nie gram, a to ze względu na to, że w tym nowym update'cie wyszedł też nowy szósty lider do syndykatu. Jest to Sigismund Dijkstra. I właśnie mamy zrobiony deck pod Dijkstrę. Deck, który wymyślił Freddy Babes, myślę. Znaczy, nie sprawdzałem, czy on go wymyślił, ale on go na pewno opublikował na swoim kanale. Są tu zmienione w stosunku do niego dwie karty bodajże, które nie wiem, czy nie zmienię jeszcze. No ale na razie działa to na zasadzie bardzo prostej mechaniki. Mianowicie działa to na Townsfolki. Townsfolk, jak widzicie, kiedykolwiek dostaniesz, w momencie gdy dostajesz coina, monetę, boostuje się o 1. I teraz oczywiście nasz Dijkstra ma zdolność, że dodaje jedną monetę, więc samej jego zdolności mamy już 5 ładunków, czyli możemy zboostować tam z folków o 5. Ale jeszcze dodatkowo, kiedy zagram kartę przestępstwa, on dostaje jeden ładunek więcej. Więc jak łatwo się domyślić, mamy w tym deku trochę tych kart przestępstw. No i co? No i jeszcze mamy oczywiście mechanikę taką, że na przykład Novigradian Justice, czyli Sprawiedliwość Nowigradzka, nie wiem jak to jest po polsku, zagrywa brązową jednostkę z deku. No oczywiście dodatkowo, jeśli to jest Dwarf, to spawnuje bazową kopię tej jednostki i przywołuje ją do tego samego rzędu. Jeśli nie, no to nie, ale można go wykorzystać do wyciągnięcia brązowej jednostki, czyli właśnie ta Townsfolka, jeśli go nie mamy na ręce. I do tego mamy jeszcze oczywiście gościa, który się nazywa
Igor the Hook, który spawnuje bazową kopię brązowej jednostki za 5, ale ma też Insanity, więc można zapłacić też życie. I jeśli mamy jego na ręce plus Townsfolki, to działa to na tej zasadzie, że on po prostu kopiuje te Townsfolki, zwłaszcza, że mamy tutaj dość dużo monet, więc możemy tych Townsfolków naprodukować trochę. No a potem oczywiście odpalamy Sigismunda Dijkstra, który ma powiedzmy 9-10 ładunków nawet i każdego Townsfolka boostujemy o 10, co daje czasem na koniec gry wyniki nawet powyżej 100 punktów w ostatniej rundzie. Nawet jeśli w ostatniej rundzie mamy tylko dosłownie 3 karty na ręce, to jesteśmy w stanie osiągnąć no, grubo powyżej 50 punktów. Więc jest to zarąbisty deck, którym super idzie. Ja teraz jestem, jak widzicie, na 25 randze, na 25 randze w rankingu, więc zaczynam od zera. No i co? Zobaczymy, jak pójdzie. Próbujmy. Powiem wam tak, zwykle się wygrywa, zwłaszcza, że jestem na niskiej randze, więc to też pewnie nie jest jakiś problem. Natomiast miałem problem z gościem, który grał uzurpatorem. W momencie, jak Dijkstra ma zablokowaną tą zdolność swoją, no to zdecydowanie dużo mniej punktów jesteśmy w stanie wygenerować. No i to może być problematyczne. No ale zobaczymy, jak pójdzie. Coś długo wyszukuje ludzi. Coś mi się zdaje, że chyba mniej ludzi gra ostatnio w Gwenta. Albo nie wiem co, ale tak mi się wydaje, bo zdecydowanie wydłużyły się czasy oczekiwania na mecz. I coś się chyba nie uda za bardzo. No, zobaczymy. Czekamy. Dawaj, gościu. Znajdź no kogoś. Jest, coś znalazł. Dobra, jedziemy. Zobaczymy, co się będzie działo. Gramy z Królestwami Północy. No, zobaczymy. Teraz tak, kataplaki nie opłaca nam się mieć na ręce, gdyż wyciągamy je portalem i na pewno Flying Redanian się nie opłaca mieć na ręce, więc też wymieniamy. No i zobaczymy, co się będzie działo dalej. Demavent oczywiście daje jeden ładunek wybranej sojuszniczej jednostce, co dwie tury może sobie tego użyć. Więc my tak, na początek kongregacja. Kongregację można użyć tylko wtedy, gdy nie mamy monet, dlatego to jest dobre na start. I już mamy 11 punktów, całkiem nieźle. Kurier to jest jedna z kart, którą właśnie wymieniłem w tym deku. Jeśli nam brakuje jakiejś karty, to możemy ją na przykład ustawić na początek deku w tym momencie. I to by może było niegłupie, bo mamy coś takiego jak Eavesdrop, które ciągnie kartę. Więc możemy sobie teraz wystawić faktycznie kuriera na range'a. I wrzucimy sobie... oglądamy trzy pierwsze karty. To wrzucimy sobie Sigi Roivena na górę. I zakończymy turę. No, bardzo ładnie. No to teraz wyciągniemy tego Sigi Roivena do ręki, chyba że... Co by tu zrobić? Tak, wyciągniemy Sigiego Roivena. Profit 5 to jest. I teraz jedną kartę musimy dać na spód biblioteki.
to damy tą kartę Swindla na spód biblioteki. Ok. I zakończymy turę. I teraz możemy zrobić takie coś, że mamy Filipę Eilhart, więc możemy poczekać, aż ten chłopek będzie miał 9 siły i wtedy go po prostu... O. Boost 3 adjacent allied units by 1. Czyli 3 jednostki sojusznicze boostuje o 1, sąsiadujące ze sobą, więc stracił jakby jeden punkt, bo miał tylko dwie sąsiadujące ze sobą. Ale okej, okay, nieistotne. I teraz tak, żebyśmy nie stracili monet, to wywalimy teraz Ewalda. Ewalda do Meli Roa. I teraz możemy za dwie monety zadać 2 damage. Czyli zadajemy temu, temu i temu. I w ten sposób wyczyściliśmy gościa troszeczkę. I spasował. Bardzo ładnie. No to ja też pasuję. Mam stratę jednej karty co do niego. Ale tak naprawdę w ostatniej turze, jeśli mamy dobrze to wszystko poukładane, to jedna karta nie znaczy nic w tym deku. O, mamy teraz takie sprytne coś, że mamy już dwa townsfolki na ręce. Nie potrzebuję tego Justice'a w tym momencie. No Redaniana też na pewno. I mamy portal, super. No to teraz zrobimy od razu portal. Wyjedziemy z portalem. Dwóch katablakich wystawia portal, bo tylko ich mamy z czterema provision costami jako brązową jednostkę. Więc oni zadają 2 damage'a za każdym razem, jak pojawi się, jak zagram kartę przestępstwa. Zadają 2 damage'a losowym jednostkom. O, tu już ich troszkę... Troszkę ich tu już widzę stłamsił, ale to nie szkodzi. Teraz sobie zagramy... No to zagramy jakieś przestępstwo, żeby już zadali uszkodzenia. Chociaż to mi się w sumie nie opłaca w tym momencie. Lepiej wystawić Ziggy'ego. Ziggy mi daje 9 monet w tym momencie, bo daje mi jedną monetę za każdą unikatową kartę gangu, którą mam w deku. A w momencie, gdy mam 9 monet, to z kolei Flying Redanian wychodzi z deku lub z graveyardu do gry. Więc nie dość, że mam 9 monet, to jeszcze dostałem jakby 7 powera i do tego jeszcze Ziggy ma Intimidate'a. Czyli za każdym razem, tak, dobrze myślę? Tak, boostuje się o 1, jak zagram kartę przestępstwa. Więc to jest też fajne. No i wspaniale, i wystawił sobie takiego miecia. No to teraz mu tego miecia od razu rozwalimy, z tym, że mamy 9 monet. Szkoda monet trochę, będziemy tracić, no ale trudno. Jak trza, to trza. Przy okazji tego drugiego też rozwali. Ten dostaje plusa. Elegancko. Wszystko idzie po naszej myśli. Spróbujemy go przetrzymać jak najdalej się da. O, zagra szupa, czyli swoją jakby kartę kończącą. Tak naprawdę. Więc bardzo dobrze. No dobra, wyczyścił nam wszystko ładnie. Nie szkodzi. To my sobie zagramy Sewer Raiders. Czyli czyszczenie deku tak zwane znowu. Jeśli mamy 4 monety lub więcej, to przyzywają drugą taką samą jednostkę z deku. Mamy szósteczkę ładnie. I Flying Redanian pojawił się znowu, bo on z graveyardu go przywołuje w momencie, gdy mamy na koniec tury 9 monet. Ten pan daje gościowi boosta o 1. Dobrze, niech go nabustuje nawet do 9, wtedy Filipą go zgarniemy. A tymczasem... Chyba, żeby już go Filipą zgarnąć. Nie, poczekamy. Witch Hunter Executioner, może nie do 9. Niestety moneta się straciła.
ale damy im Blida. Bo czemu nie? A, temu też. Bloody wind. Daję dwa charge. Jednostce. No to nie wiem, czy jej się nie będzie opłacało przeciąć. Chyba tak zrobimy. Bierzemy Filipę, przejmujemy tą panią, a tym dajemy po jednym blidzie. Dziękujemy. No, wziął sobie drugiego takiego typka. Dobrze, niech się boostują. No i dobra, mamy 10 punktów przewagi, myślę, że możemy spasować. Miejmy nadzieję, że będzie musiał zużyć więcej niż jedną kartę, żeby to wyrównać. No będzie musiał, także bardzo dobrze. Będzie miał stratę jednej karty w ostatniej rundzie i jeszcze będzie zaczynał do tego, więc mamy bardzo dobrą sytuację. The realm of the living severs your chain. Abandon now your mortal stain. No dobra. I jest nasz Igor the Hook. O to właśnie chodziło, żeby stinować deck. A w zasadzie możemy grać taką ręką jak jest. Okej. Okay. Już mamy 8 charge'ów do naszego Zigismunda. Jarpen Zigismund. Tak to sobie wymyślił. Dobrze, to ja sobie wystawię Townsfolki. Renew. No to będzie zagrywał jednostkę z Graveyarda. No dobra. No to także Jarpen już przestaje działać w tym momencie. Dobra. A, ale jeszcze mi nie rozwalił tych townsfolków, więc w zasadzie nic się takiego nie stało. No to teraz zagramy sobie Eavesdropa. Pociągniemy kartę. Czy to mi jest potrzebne? Nie. Także spasujemy. I możemy, myślę, Dijkstrom podboostować ich sobie jeszcze trochę tak, żeby ich nie zabiło od razu. Okej, okay, do piątki. Mamy 8 monet. Pryszczyla. Pryszczyla daje charge'a co turę. Jeśli ma inspirację, to daje 2 charge'e. A inspiracja co daje? Bo już nie pamiętam. A, że jeśli ma wyższą siłę niż bazową, to wtedy ma inspirację. Dobra, no to chyba czas zagrać Adriano Deminka. On ma profit, czyli townsfolki się też powiększą. Oczywiście płacimy trybut. Seductress jeszcze weszła, którą oczywiście też zużyjemy, żeby miała shielda. Gościu przywołuje właśnie, jeśli zapłacę trybut, to przywołuje Seductress. Seductress się boostuje za każdym razem, gdy gość przyzwie jednostkę. Więc nawet całkiem przyjemnie. Teraz może sobie trochę postrzelać. Ona będzie mu dawała ładunki, więc będzie sobie strzelał jeszcze bardziej. Ale nie szkodzi. My sobie teraz rzucimy Igora. I z Insanity przywołamy sobie następnych kolesi. I dorzucimy troszkę
dorzucimy troszkę do pieca. Tak, żeby było 5. Teraz możemy jeszcze zapłacić i przywołać jeszcze jednych. Okej. Dobra, rozwalił mi go, nie szkodzi. Tak już go w sumie nie potrzebuję. I przywołał sobie Botchlinga. W zasadzie to wystarczy, żeby z nim wygrać, ale zróbmy Swindla. A i to już wystarcza. Bezproblemowo. Całe nasze combo udało się elegancko użyć tak jak powinno. Jeszcze gdybym chciał, to mógłbym spokojnie 20 punktów następnych zrobić. DX throw, no ale to już nie było sensu, bo było widać, że wygrywamy. Okej. Spróbujmy jeszcze raz. W ogóle jakie mamy questy dzienne? 3 mecze Nilfgaardem, 3 mecze Monsterami i 3 mecze Skojatel. No akurat nie, żadnych z tych questów nie wykonuję w tym momencie, no ale to już trudno. Spróbujmy następny mecz. No ale jak widzicie, ten deck działa super po prostu. Rzeczywiście, Uzurpator trochę psuje plany. Bo na pewno nie jestem w stanie DX-tron. No samym DX-tron tutaj jestem w stanie zrobić, mając, nie wiem, dwóch Townsfolków wystawionych, jestem w stanie zrobić spokojnie jakieś 30 punktów. A jeszcze do tego dochodzą wszystkie te krajmy i tak dalej, więc... Dobra, tego spróbujemy wyrzucić. No i to na pewno. I próbujemy grać tym, co mamy. Ona niestety zadaje 4 damage'a, więc dobrze by było ją wykorzystać tak, żeby miała 3 damage'a maksymalnie, bo on może mi zabić Townsfolki. Tego byśmy nie chcieli. Our brothers in the valleys need us. Dobra, mamy takiego pana. To zróbmy na ten moment... Swindla. Zróbmy Swindla. Mamy... Dobra, mamy 5 monet. Okej. Okay. Czyli możemy użyć Sewer Raidersów już. Możemy też użyć Adriano Deminka, którego chyba użyjemy pierwszego. Repeat the Deloy ability of the next unit you will play during this turn. Okej. Okay. No niech mu będzie. Płacimy trybut, mamy Sedactress, okej. Teraz Sewerów nie możemy użyć, ale mamy jeszcze Deep in the Pontar, które nam daje 3 profitu. Będziemy mogli tu kogoś ładnie rozłożyć. O, bardzo ładnie. Ona zużyje wszystkie 4 ładunki na... Znaczy nawet nie wszystkie. Nawet nie wszystkie zużyła, ale zużyła 2. To wystarczy nam spokojnie. Elegancko. No to teraz używamy Deep in the Pontar. Kąpiel w Pontarze. Okej. Special prize. Just for you, love. O! To całkiem przyjemne. Moglibyśmy tego gościa przejąć, Filipo. Tylko będę miał wtedy za mało... A ten ma profit jeszcze, 2. Dobra, to bierzemy Filipę. Przejmujemy tego pana. On boostuje jednostkę w ręce za każdą turą o 1. No Filipa to jest miażdżąca karta, to naprawdę jest
zarąbista rzecz. Oj, ładnie nam wykończył obie te jednostki. Teraz on ma stratę jednej karty i mamy 3 do 17, więc myślę, że nie ma sensu grać dalej. Ale zużył Sheldona i zużył dwa ładunki swoją Etnę, więc myślę, że to nam może pomóc w dalszej części gry. Kataflaki wyrzucamy. O, mamy Ziggy'ego. Ziggy nam przywoła z automatu. A, może być. Możemy grać tak, jak jest. On prawdopodobnie spasuje teraz. Tak myślę. Może zagra jedną kartę. Bo ma 8 kart. Gdyby spasował, to... No właśnie, coś robi. Zbustował dwarfa w ręce o 2. Myślę, że więcej kart nie zagra. Więc zagramy sobie kuriera. Na range'a. O! Bardzo ładnie. Portal chcemy. To na pewno. I koniec tury. No i spasował. Tak, myślałem, że spasuje, więc my też pasujemy. I mamy równą ilość kart, ale my zaczynamy, także on kładzie ostatnią kartę. To jest trochę nie teges, ale dobra, niech będzie. Teraz tak, tych dwóch gości nie potrzebujemy, ale obawiam się, co możemy wylosować. A nie, townsfolki, dobra. A, nie mamy... Mamy hooka, dobra, wszystko jest. Wszystko jest, także gramy. Ja zaczynam, czyli zaczniemy z portalu. Bomba. No jak ich nie jest dwóch, bo oni mają bonda, jeśli ich nie ma dwóch na planszy co najmniej, no to zadają tylko jeden damage. Ale to nie szkodzi. Teraz Ziggy'ego rąbniemy, tylko niech skończy turę jeszcze. Dobra. Walimy Ziggy'im. Poszło. Flying Redanian wszedł. Dwarven Mercenary. Bardzo dobrze. No dobrze by było, jakby skończył turę. Jest, udało się. No to na Dwarven Mercenary mamy coś takiego jak Deep in the Pontar, ale szkoda, bo mamy 9 monet w tym momencie. Więc zarzucimy Ewaldem. Ewald do Meliro. Niby dwie monety straciłem. No ale teraz już mamy OK. No i spasował, czyli poddał się po prostu. No, ale no, szczerze mówiąc, nie miał za bardzo szans, bo mieliśmy super karty na ręce, więc raczej byśmy to wygrali. No ale sami widzicie, że deck całkiem sobie dobrze radzi. Mamy następne zwycięstwo. I zaraz przejdziemy nową rangę, więc spróbujmy zagrać jeszcze raz. Może się uda od razu przejść na nową rangę. I to będzie ostatni mecz w tym filmie. No rzeczywiście deck jest dość potężny, bym powiedział. Całkiem dobrze się nim gra. Dawać. Sorry. Dawać, wyszukiwać. Gramy. To arms, all of yous.
No i pięknie. Gramy na Skellige tym razem. To nam niepotrzebne. Reszta w zasadzie nam potrzebna. Dwóch Townsfolków mamy, to nie potrzebujemy Justice'a, możemy wyrzucić. Okej. O, jaką zbroję, jakaś nowa. 8 damage'a pomiędzy wszystkimi jednostkami wroga. No, to może nas zaboleć, nie powiem. No, ale zobaczymy, kiedy on to wykorzysta i po co. W każdym bądź razie, jeśli to wykorzysta w odpowiednim momencie, to może nam rozwalić całkowicie... Harald jeszcze. Może nam to rozwalić całkowicie, powiedziałbym, nasze combo. My zarzucimy kongregację na start. Którą nam może rozwalić spokojnie wszystkich tych gości. O! Jedną kartą, jak widać. No to widać, że gościu będzie miał takiego control decka dość mocnego. No to co? Wrzućmy Sigiego. Tak? Albo... Możemy w sumie zrobić Deep in the Pontar. Czemu nie? Teraz nie zada nam żadnych obrażeń, więc czaszki mu jakby pójdą na marne. O, Shield Maiden, dobre. No to co? To my sobie chyba zrobimy Witch Huntera. Evil's not going anywhere. I zarzucimy tak. Pięknie. I once lopped off three heads with one blow. No i dobra. Ma 19 punktów na nasze 0, więc myślę, że to jest dobry moment, żeby spasować z przewagą jednej karty. Okej, przegraliśmy rundę. Bywa. O, dwóch kataplaki. Wypadałoby mieć portal. Ale portala się nie udało mieć. Zrobił pas, więc spróbujemy sobie ustawić portal, jeśli się uda, ale się nie uda. No to co? To Slender może. Dobra, mamy tą samą ilość kart. Ja zaczynam. Jestem w trochę gorszej sytuacji, bo kładzie ostatnią kartę. Przyszedł Slender i mamy 4 muligany, więc możemy zmuliganować tego, tego, tego. No i obawiam się na muliganowanie jeszcze więcej, bo może nam przyjść coś nieciekawego, czego nie chcemy mieć na ręce, więc zostawmy to tak jak jest. Najważniejsze karty mamy, także myślę, że jest nieźle. Więc tak, jedziemy z Sigim na początek. Co nam przywoła Flying Redania? Jest ok. No, zblokował go nam, nie szkodzi. To nawet dobrze, że jego akurat nie zblokowała, nie kogoś innego. No to co? No to teraz Adriano. Płacimy trybut. I płacimy za shielda. Dobrze. Nie szkodzi. No to teraz czas na Townsfolki, myślę. Another month's coin gone in an instant.
O, ciekawe, że strzelił akurat nie w niego. To intrygujące. No to teraz mamy Kraima z profitem 5. Więc jedziemy. O, idealnie nawet. Wyrzucimy sobie, myślę, Swindla jednego na koniec deku. Tu sobie zarzucimy od nowa tarczę. I zakończymy turę. Musimy dość szybko nabustować nasze townsfolki, tak żeby jak on użyje tą zdolności, tej zdolności, to żeby nam ich na pewno nie zabiło. To by było dobre. Za każdym razem, gdy dostaję damage'a, zadaj 2 damage'a randomowej wrogiej jednostce. Dobra. Niech ci będzie. Niekoniecznie musisz dostawać damage'a. No to co robimy teraz? Wystawimy sobie, myślę, Ewalda. Na razie spasujemy. Kultysta. No to kultystę trzeba będzie załatwić. Więc zrobimy tak. Zrobimy Swindla. Chociaż nie, najpierw może Ewaldem załatwimy kultystę. Nie do końca się uda. O, da się. Teraz zrobimy Swindla. I zakończymy turę. O, ta się będzie healować. Dobrze, niech się healuje. Długo się nie pochiluje, ale zróbmy teraz Igora. Igor nam townsfolki zboostuje. I od razu przywołujmy sobie troszkę monet. Ten nam daje ile? 3 profitu. To jeszcze jeden raz. Okej. Dobrze, nie szkodzi. No i teraz sobie zrobimy taki myk. Elegancko. Pięknie. No to my teraz robimy tak. Rozwalamy mu komba, jak leci. No i teraz musimy mu rozwalić koniecznie to combo, więc robimy tak. Townsfolki. Zużywamy wszystkie ładunki Dijkstry. No i dziękujemy. No już zresztą sam spasował. Mogłem jeszcze mu tu postrzelać troszeczkę, no ale spasował spokojnie. Także jak widzicie, deck działa bardzo dobrze.
Awansujemy na następną rangę. 18 ranga. Dostaliśmy 2 reward pointy. Mamy jakiś kontrakt wypełniony. No także jak widzicie, deck jest całkiem. Na pewno będziemy nim grali. Spróbujemy dojść do pro rangi tym deckiem. Zobaczymy, jak się uda. Także czekajcie na następny film. Oglądajcie następne filmy. Może następną rangę ogarniemy już w następnym filmie, jak się uda. A tymczasem dzięki za oglądanie, dzięki za subskrypcję. Dawajcie kciuki w górę, dawajcie komentarze. Niedługo będzie konkurs na nową grę. Oczywiście wszystko ogłoszę na Facebooku i w filmie poprzedzającym, że tak powiem, konkurs. Wszystko będziecie wiedzieli. No i co? Dzięki bardzo. Do zobaczenia następnym razem.